Kowalski. Z wieloma osobami miałem przyjemność współpracować. Wracam po 4,5 roku do Śląska. Jest to niewątpliwie duże wyróżnienie, duże wyzwanie. Śląsk to jest znakomita firma, Wrocław znakomite miasto, zasługuje na wielką piłkę. Wchodzimy do spółki razem z kolegą Dawczykiem w czasie pożarów, które były pewnego czasu. W pierwszej kolejności musimy je ugasić, zapanować nad tym, zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Dziękuję bardzo. Jeszcze może słowo pan Marek Dawczyk. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Jestem tutaj osobą dla wszystkich nową. W związku z tym też nie mam chyba wiele do powiedzenia, bo nie chciałbym obiecywać. Chciałbym tylko podkreślić to, że bardzo wyróżniony postęp wtedy, kiedy miasto Wrocław zaproponowało mi pracę we Wrocławiu dla klubu wrocławskiego. Jestem, tak jak pan sekretarz powiedział, osobą, która przez dobrych kilka lat budowała, nazwijmy, potęgę jednego z klubów piłkarskich w Polsce, Legii Warszawa, bardzo wymagającego klubu od strony medialnej, od strony kibicowskiej, od strony przede wszystkim sponsorskiej właśnie i przychodowej. Bardzo podobnie widzę Śląsk Wrocław, to jest klub w tym samym sensie miasto o bardzo dużym potencjale, które jak najbardziej może oczekiwać, że Śląsk Wrocław jest profesjonalnie prowadzonym klubem piłkarskim od strony sportowej, biznesowej i organizacyjnej. Chcę pokazać swoje doświadczenie, pokazać to, co zrobiłem gdzie indziej, co jest w tej chwili oceniane jako sukces, więc nie widzę żadnych tutaj przeciwwskazań, aby pomimo pożarów, o których mówi prezes, nie wyprowadzić Śląska Wrocław na prostą organizacyjną i na ścieżkę sukcesu i sportowego, i biznesowego. Tego mi życzcie i ja tego sobie życzę we Wrocławiu. Drodzy Państwo, dosłownie 2-3 pytania jeszcze do naszych gości. Andrzej Lewandowski. No właśnie, Andrzej, na początek przepraszam Paweł, ale 2,5 roku się widziałem Cię częściej niż żonę, to będę mówił na Ty. Co oprócz Tauronu jako pierwsze zrobisz? Co widzisz? Bo na pewno żeś oglądał, analizował, przybierzał się. Na początek musimy przeprowadzić audyt w spółce, zobaczyć, zrobić jakieś bilans otwarcia, zobaczyć, co nam ze spraw zastanów, co nam w spadku. W pierwszej kolejności musimy te rzeczy opanować, a później wziąć się do pracy. Nakreślimy sobie, mamy pewien plan na funkcjonowanie spółki, wiemy, dokąd chcemy zmierzać i będziemy krok po kroku musieli to realizować. Czy w tym planie są transfery firmowe? To będzie też przedmiot rozmów z właścicielem, czyli miastem. Tak? Ze strony miasta jest deklaracja, by ta drużyna się nadal rozwijała. Natomiast pamiętajcie Państwo, że przejmujemy spółkę z określonym bagażem. I w pierwszej kolejności musimy wyjść na prostą. Jak wyjdziemy na prostą, będziemy nadal myśleć o rozwoju. Panie sekretarzu, pan powiedział na przełomie stycznia i lutego, czyli do końca, czyli do stycznia porządkowanie, tak? A potem już nowa. Tak, jak to, pan to rozumie właśnie? Rozumiem to w ten sposób, że to się kończy rok tak zwany budżetowy, jak Państwo wiecie. W tej chwili przekażemy w najbliższych dniach kolejne 2 miliony złotych dla Śląska na kolejną wypłatę. To będzie praktycznie końcówka roku. Prawie, że będziemy rozliczeni z piłkarzami, jeśli chodzi o wynagrodzenia, jeżeli zostanie, tylko zostanie jeden miesiąc. A ponieważ w nowym roku jest nowe otwarcie, nowy budżet, jak Państwo wiecie, w budżecie są zaplanowane pieniądze, nawet dość duże i może niektórzy uważają, że za duże i pewnie tak można by powiedzieć, gdyby nie to, że my musimy jednak wyrównać pewne zaległości z poprzednich praktycznie 2 lat i dopiero wtedy można powiedzieć, że w roku 2015 na pewno te pieniądze już tak duże nie będą ze strony budżetu miasta, ponieważ liczymy po pierwsze na większych sponsorów i liczniejszych sponsorów i to jest zadanie właśnie tego nowego zarządu i również liczymy na to, że jednak pozyskamy akcjonariuszy, jeżeli nie takich potężnych, to przynajmniej kilku w miarę dobrych. Panie sekretarzu, właśnie na ile panowie prezesi Żelem i Drabczyk mają taki komfort ciągłości pracy, że nie są zarządem tymczasowym do momentu pozyskania nowego strategicznego głównego sponsora, który no pewnie, gdyby tak było, chciałby zaprowadzić własny porządek? Ja myślę, że oni są bezpieczni, dlatego że my, nawet jeżeli znajdziemy strategicznego sponsora, to będą pewne uwarunkowania w umowie,
że miasto pewnych rzeczy nie odpuści, bo musimy mieć pewną kontrolę, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jaka miała no, miejsce właściwie no, w minionym okresie. Także mamy pewną nauczkę i mam nadzieję, że z tej nauczki wyciągniemy odpowiednie wnioski. To do pana Drobczyka jeszcze. Jest pan znany z fajnej tam pracy w Legii. Czy ma pan jakąś firmę taką przygotowaną na wejście smoka, że tak powiem, że przychodzi pan i nagle pan przeprowadza kogoś? Wie pan co, przede wszystkim to ja chcę poznać firmę Śląsk Wrocław. To jest podstawowe zadanie. Ja w tej chwili nie będę mówił, jakie mam pomysły na Śląsk Wrocław, zanim go na wylot, że tak powiem, nie poznam, nie poznam problemów, ale też właśnie możliwości i tutaj szans, które we Wrocławiu istnieją. Także liczę, że będę mógł za jakiś czas panu powiedzieć trochę więcej, ale dzisiaj to Śląsk Wrocław jest najważniejszy, a nie zewnętrzny świat. To za jaki czas i do czasu pan sobie daje na to rozpoznanie, poznanie, jak to tego też. Do końca pierwszego kwartału, no niech pan powie. Pan sekretarz wyznaczył termin. Ja po prostu potrzebuję trochę czasu. No, to są, proszę państwa, to są... Klub wymaga, tak jak wiemy, bardzo takiego dynamicznego działania, więc my po to tutaj się pojawiamy, a na pewno ja się przede wszystkim skupię na tym, żeby to działo się jak najszybciej. W moim mniemaniu to są miesiące, ale krótsze miesiące niż idące w kilkanaście. Drodzy Państwo, tymi słowami zakończmy ten briefing prasowy, nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Panowie, jeszcze